Ważna zmiana w hymnie narodowym. Jest projekt ustawy o symbolach państwowych RP. Będzie zamiana zwrotek w hymnie narodowym. Druga zwrotka hymnu Mazurka Dąbrowskiego będzie zaczynała się od słów jak Czarniecki do Poznania, a nie jak dotychczas, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, wynika z projektu ustawy o symbolach państwowych RP. Zmiana ta jest powrotem do źródłowej postaci Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa napisał Józef Wybicki. Uporządkowanie stanu prawnego dotyczące wykorzystywania symboli państwowych, flagi i godła RP, a także modyfikację tekstu hymnu Polski, zakłada przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt ustawy, który we wtorek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zmiana w hymnie narodowym. Propozycja, poza wprowadzeniem wzorów symboli państwowych zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi, przewiduje, że druga zwrotka hymnu Mazurka Dąbrowskiego będzie zaczynała się od słów jak Czarniecki do Poznania, a nie jak dotychczas, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. PAP nieoficjalnie dowiedziała się w resorcie kultury, że zmiana ta jest powrotem do źródłowej postaci Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa napisał Józef Wybicki. Słowa Mazurka Dąbrowskiego w 1797 rok. Napisał Józef Wybicki. Jeden z załączników do projektowanej ustawy zawiera, jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, tekst literacki hymnu Rzeczypospolitej Polskiej ze zmianą zaproponowaną przez panel ekspertów dotyczącą zamiany kolejności drugiej i trzeciej zwrotki. W propozycji druga zwrotka hymnu zaczyna się od słów jak Czarniecki do Poznania. Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim, zapisano w projekcie ustawy. Mazurka Dąbrowskiego, czyli Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, poeta Józef Wybicki napisał między 16 a 19 lipca 1797 rok. Podczas pobytu polskich legionistów w Reggio Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej. Początkowo Mazurek Dąbrowskiego składał się z 6 zwrotek, z których pierwsza zaczynała się od słów jeszcze Polska nie umarła, druga od jak Czarniecki do Poznania, trzecia od przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. Najczęściej podaje się, że po raz pierwszy publicznie Mazurka Dąbrowskiego odśpiewano 20 lipca 1797 rok. Cel: uporządkować symbolikę państwową. Obecnie projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej skierowany jest przez resort kultury do konsultacji publicznych. Ministerstwo tłumaczy, że ustawa ma przede wszystkim dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii i cyfrowych oraz wprowadzić korekty od dawna postulowane przez heraldyków i muzykologów w przypadku hymnu narodowego. Ustawa ma zastąpić dotychczasową regulację z 1980 rok. Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi, czytamy w uzasadnieniu projektu, w którym przypominano też, że kwestia uporządkowania symboliki państwowej RP podnoszona jest od wielu lat. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 rok. O godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych DZ.U. z 2019 rok. Pozycja 1509. Posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych. Brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że ochrona symboli państwowych nie jest możliwa. Większość używanych flag i godeł nie odpowiada wymogom obecnej ustawy, podkreślono w ocenie skutków regulacji OSR projektu. Ostatnia zmiana miała miejsce w 1989 roku. Projektodawca przypomniał, że symbole państwowe jako znaki w powszechnym użyciu w całej administracji państwowej i samorządowej, a także w sądownictwie, korporacjach prawniczych, wojsku oraz innych służbach są najważniejszymi elementami identyfikacji instytucji państwa.
Zmiany dokonywane w tej sferze oddziałują w praktyce na wszystkich obywateli, dlatego też realizowane są dość rzadko, zwrócono uwagę WOSR, przypominając też, że ostatnia zmiana w sferze symboli państwowych związana była ze zmianą ustroju w 1989 rok i przywróceniem godłu państwowemu korony. Proponowana ustawa ma wprowadzić wzorzec barw w obowiązujących standardach graficznych, uporządkować nazewnictwo symboli m.in. przez wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i chorągwi Rzeczypospolitej, zwiększyć ochronę symboli państwowych to np. przepisy dotyczące godnego postępowania z flagami zniszczonymi, a także przepisy dotyczące wykorzystywania flag do umieszczania na nich napisów, a także wprowadzić kokardę narodową. Projekt nowej regulacji, jak podsumowano, ma znaczenie powszechne i równie szerokie oddziaływanie. Podstawowe zmiany wymuszone przez ustawę to 1. Wymiana używanych flag, używanych herbów, tablic z herbem. 2. Wprowadzenie nowych wzorów dokumentów, uwzględniających nowy wzór herbu np. świadectw, paszportów. 3. Stopniowa wymiana umundurowania służb używających herbu bądź barw państwowych. 4. Wymiana pieczęci na nowy wzór herbu, głosi OSR. Koszty regulacji, jak oszacowano w punkcie OSR pod tytułem wpływ na sektor finansów publicznych, wyniosą 147,8 milionów złotych w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian. Ostatecznie, jak zakładają twórcy projektu, rezultatem będzie ujednolicenie w perspektywie lat 2021-2023 rok i kolejnych stosowanego w państwie przez administrację publiczną, w swojej identyfikacji wizualnej, wizerunku polskich symboli państwowych.